dostaję fakturę, dwie pierwsze pozycje, tak? Zgadza się z towarem, ale patrzę, na dwie ostatnie pozycje na tej fakturze jest powtórzone to samo. Tego nie zamawiałem. Dalej patrzę na któryś punkt, jakaś drabinka ze sprężynkami. Ale ja jej nie zamawiałem, a ona jest na fakturze. A co ciekawego, no ale tej drabinki w ogóle nie ma. Ale czy to koniec? To jest policzony ten haczyk, słuchajcie, droższy za tańszy, a ten tańszy za droższy. Ten, który przygotowywuje, on jest tam, no można powiedzieć, że prawie prezesem, to jest tak mądry, zawsze na nie i na wszystkim się kurwa zna. Na wszystkim. Ale nie zna się na niczym. Nawet nie potrafi sporządzić prostej faktury. Ludzie, kurwa, kosmos. Tego samego dnia przyjeżdża człowiek do mnie, też z hurtowni, i nie przywozi mi towaru, jedną reklamacyjną wędkę. Wziąłem wędkę, odłożyłem, nie patrzyłem. Okazuje się, że oddał mi nie moją wędkę. Oni nie potrafią sporządzić faktury i zapakować to, co jest normalnie napisane polskimi literami. I jedna wędka nie ma na to słów. Wszędzie, w każdej dziedzinie. Nie tylko w wędkarstwie. Oglądam film. Tam patrzę, występuje w tym filmie mój kolega z IPN-u. On był chyba najmłodszym doktorem w ogóle w IPN-ie. To w latach 90. Ja go poznałem, on już wtedy był doktorem w IPN-ie. No i tam występuje. 2 czy 3 razy się wypowiada w tym filmie. A ja jakiś pamiętam, słuchaj, mówię, ja w tym IPN-ie to dobrze zarabiacie? On mówi, no ja mam 2000, mówi, jestem doktorem, mam 2000, ale są tacy, którzy nie mają w ogóle wykształcenia historycznego i tam są po prostu tylko po studiach i mają 6000. Ja mówię, to jak to jest możliwe? Bo on ma wykształcenie historyczne i jest doktorem historii. Był w 90 latach, nie wiem, teraz może jest profesorem, nie. A on mówi, no bo oni są z partyjnego klucza. Kurwa, ma. No tam kolega normalnie mówił, prawdę mówił. Ale w tym filmie pojawiła się jedna rzecz. Był taki obozik koncentracyjny, no można powiedzieć, to jest tak jakby zażeraniem, zaraz jest piekiełko. Chodziłem tam do szkoły, trochę tam się człowiek bąbelków zażył. No fajny klimat kiedyś był, teraz piekiełka praktycznie nie ma. Sami nachodźcy i nie ma już tych sklepów monopolowych, tam już nic nie ma. Sami obcy. To było dla Żydów, którzy budowali wał. Taki obozik. Nie wiem kto, bo nie pamiętam tego nazwiska, wypowiada się, że są zeznania tak jakby, świadectwa Caleka Perechodnika, a przede wszystkim nie Caleka Perechodnika, tylko Calela. Można nazwał Calel, a nie Calek. To już zauważyłem pierwszy błąd. I on opowiada, jak to w tym obozie było i oni w tym filmie to przytaczają. Jak można się opierać na świadectwie Calela Perechodnika, który był w policji żydowskiej i policja żydowska miała kontyngent do przeprowadzenia ukrytych Żydów i za to byli dobrze traktowani, dostawali pieniądze, nie byli wysyłani do obozów, na pracę itd. Powyjmował wszystkich Żydów z ukrycia i nie mógł kontyngentu spełnić swojego, czyli ilu Żydów dziennie, a nie wiem, czy to 7 czy 10 było. Musiał przyprowadzić do transportów śmierci. No więc wyciągnął z dobrze zrobionej kryjówki swoją żonę i swoją córeczkę i zaprowadził ją do transportu śmierci. I oni w tym filmie opierają się na zeznaniu Calela Perechodnika. Słuchajcie, no to naprawdę dla mnie bardzo wiarygodne. Tak. I jeszcze w tym filmie wychwalali Irenę Sendlerową. Irena Sendlerowa to była pani, która była członkinią PPR-u. PPR to była zbrodnicza formacja. Mordercy, ludobójcy. Potem ta pani była w PZPR. To też zbrodnicza organizacja. Ale co ciekawe, ona była w KCPZPR, w Komicie Centralnym, ale przy numer, bo jeszcze była w bojówce. Ta bojówka niebywale zwalczała polski
kościół. I tam wychwalają panią Irenę Sendlerową, że pani Irena uratowała 2500 Żydów i oje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 j
to trzeba go przerzucić tak jakby na ducha polskiego, nauczyć modlitwy, wyrobić mu papiery, w ogóle zachowalne. Byli bohaterowie polscy, którzy ratowali, ale ratowali po kilkuset małych Żydów. Chodzi o dzieci żydowskie, ale nie 2,5 tysiąca, i to nie ludzie z PPR-u i z KCPZPR-u i z bojówek. Zobaczcie, czym karmią tego nieświadomego Polaka. Ci, którzy tworzą filmy historyczne, nie powinni nawet przerzucać obornika. Ci, którzy wystawiają te faktury i pakują ten towar, również nie powinni przerzucać obornika. Na co dzień spotykam się właśnie z takim prostactwem tych. Lekarkę zaszczepili, no powiedziała o tym, że została zaszczepiona i ma NOP tak zwany, traumę poszczepienia. Dokonano na niej ostracyzmu w jej grupie. Te robale, co przysięgały na Hipokratesa, to nie powinny nawet się urodzić. W każdej dziedzinie. Zobaczcie, co wyprawiają w tym Sejmie. To robactwo. Boże. W programach publicystycznych z jednej strony siedzą robale, politycy, i ci dziennikarze, robale. To wszystko to jest robactwo. A jak jeden człowiek w miarę normalny, czyli Braun, coś powie, to już z niego robią robala. W tym naszym wędkarstwie również mamy wszystko zarobaczone. To się już nie zmieni. Nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy przeżarci. System cały. Wykonawstwo. Projekt. Ustawy, uchwały. A co najgorsze, realizacja ten jest tak zarobaczona. Ale to powiem wam, że lepiej by było, gdyby nie było w ogóle żadnych służb, które udają, że pilnują, które udają, że ganiają kłusowników, a to jest wszystko odwrotnie. Tu nie ma nic wspólnego z pilnowaniem, z ganianiem. No, oczywiście ganiani jesteśmy za wpisy, ganiani jesteśmy za coś, czego nie zrobiliśmy, co jest na przykład na moim przypadku. Jest całkowita bezkarność dla przestępców, no nie tylko w zakresie tutaj wędkarstwa, i jest niesamowity nacisk na wędkarzy, na zwykłych, niewinnych, uczciwych wędkarzy. To jest okupacja. Szprycowali nas w czasie okupacji zastrzykami z fenolu i umieraliśmy, a teraz szprycują nas jakimiś niewiadomym, wtedy wiadomo, jakie było pochodzenie, ten fenol, co to był za skład i tak dalej, a dzisiaj szprycują nas nie wiadomo, co jest, szykują nam. I taki naukowiec z Krakowa, czy spod Krakowa, wziął to pod mikroskop elektronowy. Kurwa, wiecie, że tam są jakieś, ale to nie są w ogóle jaja, bo facet, który się zna, potrafi odróżnić każdy pierwiastek pod mikroskopem elektronowym, a po zakleszczeniu człowieka przez robactwo, przez tych okupantów, on mówi, że on nie wie, co to jest, ale wygląda to, słuchajcie, coś takiego, że to jest taki łepek, że takie macki. Nie robię tutaj żadnego wała. Tak jak facet od razu rozpoznaje węgiel, żelazo, to pierwszy raz, że coś takiego widzi. Teraz nastała taka era dekadencji, i wszystko idzie w tym kierunku, żeby to wędkarstwo nasze, tą piękną pasję, te niebywałe hobby, cudowne, śliczne, żeby zniszczyć. I praktycznie już przez to nowoczesne, przez ten nowoczesny ład, czyli ja to nazywam nowoczesnym wałem, zostało zniszczone. Już prawie zostało zniszczone. Bo dla niektórych wędkarzy to złowić rybę, tak? Złowić rybę, foto i jestem wędkarz. Koleżka, stary warszawiak, tu z Pragi. No tam się kręcił, i jak Polonia, hotel Polonia. No tam te kurwy różne. Taki stary menel warszawski. Ale to taki menel, prawdziwy menel. No i on tam jakąś sobie kurwę
przygruchał, a kolega do niego mówi, ty, słuchaj, przecież to oka nie ma. Naprawdę, kurwa bez oka. Czy prostytutka, no ale tak się mówi, kurwa. No to jak ty tak? A on do niego mówi tak. Słuchaj, klejniaku, oczywiście narąbany. Słuchaj, klejniaku, mówi, pizda, to jest pizda. A dla tych robali wędkarskich, tych nowoczesnych, ryba to jest ryba. I to nie ma nic wspólnego z wędkarstwem. I porównałem wam, to jest to samo właśnie. Nieważne z kim, gdzie, co, jak. Tak jak te menele, słuchajcie, siedzą w tym brudzie. Pali menel, słuchajcie, rzuca kiepa i wśród tych petów zesra się obok, słuchajcie. I potem zżyga się menel jebany. Pizda! To jest pizda. A robal! To jest robal! Mili, żebyście zrozumieli, nie jestem przeciwko fotografowaniu się z rybami. Nie jestem przeciwko nowoczesnej technice, technologii. Ale niech śmiecie, które nie potrafią wędkować, a są jeno i li tylko wychowani na nowoczesnej technice, niech nie uczą ludzi, którzy zaczynali od wędek leszczynowych, tak jak ja na przykład zaczynałem. Albo końcówka jałowcowa na bambusie. Katucha. Tęczówka. A były, słuchajcie, nawet takie kołowrotki, gdzie się przekręcało. Normalnie kołowrotek z ruchomą szpulą, gdzie się go przekręcało i można było rzucać się potem do tego. No, widzieliście coś takiego? Część z was tak. I ci, którzy to widzieli, to mnie rozumieją. Wiecie, co ostatnio powiedział taki mój oglądacz, Adrianek? Mówi, że my jesteśmy krajem trzeciego świata, tyle, że mamy internet i światło. Ci ludzie z trzeciego świata, gdzie mają internetu i elektryki, to tam są zasady. Tam jest szaman, tam jest prawo. A tutaj nie ma nic. Tutaj ten, kto ma więcej kasy, to on stanowi prawo, mimo że jest inne prawo. My jesteśmy krajem dziesiątego świata albo 50. świata w porównaniu z tym krajem, z tymi krajami trzeciego świata, gdzie nie mają interneta i elektryki. Poważnie. Tam są zasady, to są bardzo poważni ludzie. To są bardzo na wysokim poziomie ludzie. Jeżeli nie widzi rzeczywistości, on nie ma prawa uczestniczyć w żadnym, w niczym. On może tylko przerzucać obornik i nie wypowiadać się w żadnej kwestii nigdy. Ma tylko, taki człowiek ma prawo żyć, ma prawo, ale on nie ma prawa decydować o czyimś, nie tyle losie, ale w ogóle wypowiadać się o kimś. On nie ma prawa, dlatego że on zawsze wszystko zniszczy. Wszystko zniszczy. On ma prawo tylko być na rozkaz. Ten obornik, te 10 ton, ma być przerzucony w takim czasie, w to i w to i nic więcej, a tym bardziej do nauczania. On może robak powiedzieć, co mnie boli, co ja potrzebuję i tak dalej, ale on nie może powiedzieć innemu człowiekowi, jak ma robić. Nie może. Dlatego, że jeżeli to zrobi, to on zarazi złem innego człowieka. I to właśnie mamy wśród obecnych robaków wędkarstwa. Niech oni sobie łowią. Niech oni sobie mówią, ale nie wolno im wypowiedzieć ani jednego słowa na powszechnym forum i publicznym forum. Nie wolno. I wronka potwierdziła siwa. Naszą pasję opanowały hordy robaków. Im mniej taki robak wie, tym więcej się mądrzy. Jeśli ma się super sprzęt, jeśli ma się taką nawigację i w ogóle super hiper, to tam, gdzie jest ryba,
bardzo łatwo ją złowić. I tu się nie ma co czym chwalić, że oni się nagle dzięki tej technice mienią jako wielcy wędkarzy. Niech oni sobie łowią tą nowoczesną techniką, tylko niech oni nie opowiadają o wędkarstwie. Niech nie edukują ludzi, bo to są tego typu wędkarze, jak te łachudry, które leżą już na łóżku, albo sparaliżowane, albo już stare, nic kurwy nie widzą, dziady jebane. Albo już srają pod siebie. I leżą, kurwy, i na ekranie mają las, i w tym lesie zwierzę. To jest normalnie rea. To jest wszystko na odległość. Tam jest zainstalowany karabin. Ledwo palec podnosi i joystickiem nakierowuje ten karabin, lufę, na te zwierzę, klika w myszce przycisk i w tym momencie odpala kulę z karabinu i ten zwierz jest zabity. I on... Zabiłem szarenkę! Jeżeli mówi, jeżeli skurwysyn robal potrafi mówić. Czy dzika, czy tam inne zwierzę. I on, ledwo to kurestwo, ten robal dycha, jebany, że go ta ziemia nie może go przykryć. W ogóle to powinno być, kurwa. I jeszcze zabija skurwysyn. I to są tego samego typu fachowcy z tą myszką mordujący zwierzęta. Co to robactwo, które nie potrafi inaczej złowić ryby, jak za pomocą najnowocześniejszej techniki i mądrzy się. Powtarzam, i nie każdy, kto łowi tą techniką, niech sobie łowią. Ale jeżeli się mądrzy, co on nie potrafi, że takiego złapał, nie wiem, sandaca, czy takiego siuma z trzema i on edukuje, to jest robal. On nie ma w ogóle pojęcia, tak samo jak ten robal, co leży na wyżę i zabija za pomocą myszki na odległość. I tak samo ten, co kwa, 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 tu, kwa, kwa, pod nos podłożył. Mam, kurwa. Wyjmę tego suma na sprzęt, który wyjąłby i 5-metrową rybę, ważącą tonę. I on ma się za... jest coachem, kurwa. Jest nauczycielem, belfrem jest. I on się zna. Zawsze, słuchajcie, te robale, to robactwo, jest tak głupie, kurwa, że ja to po prostu nie mam na to słów. Według tego robactwa zawsze sum jest wytarte, kiedy oni łowią. Są głupki, to jest, kurwa, plebs, kurwa, najgorszej klasy. Ja z tym nie mogę w ogóle nawet ten. I tu siada za prezydialnym stołem, za suknem zielonym i on się mądrzy, co on nie... Kurwa, on nic nie potrafi! Zaczęli się ostatnio wszyscy spuszczać, jak zatrzymali Ziemkiewicza. A Ziemkiewicz w ogóle z nad Wisły jest, wiecie? Pod Warszawą. Znam dokładnie to jego, to można powiedzieć, no tą wioskę. Bardzo fajnie położono, bardzo fajna Wisła. To są patrioci na zamówienie. I tak samo ci wędkarze, którzy edukują innych, to są wędkarze na zamówienie. Prasa ich nawet gloryfikuje. Ja nie dyskutuję z robactwem, ja nie dyskutuję z prymitywem. Ja już teraz prymityw po prostu tylko... Mogę tylko prymityw wydrwić i wykpić i nic więcej. Nie ma dyskusji z prymitywem, bo to jest ustecznianie się. Albo się z prymitywem nie rozmawia, albo się z prymitywa kpi. Nic więcej. To można mu przypierdolić, ale... Zaraz będziecie... Ratunku, milicja, ratunku! A milicja kogo? Kogo poprze? Zawsze, pamiętajcie, zawsze prymitywa. Zawsze. Dlaczego? Dlatego, że milicja jest też prymitywem. Robal żyje tu i teraz. To nieważne, co będzie jutro, co, czy potomni, czy coś, czy świat. Nie ma. Robal jest egocentrykiem, robal jest najważniejszy tylko dla siebie. Ten robal jest w ogóle niepotrzebny dla świata. W ogóle jest niepotrzebny, bo to jest tylko, no tak jak zawsze mówiłem, producent gówna i połykacz tlenu. Ale on tylko i wyłącznie żyje dla siebie. Ostatnio rozmawiam z takim. O, mówi, mój tamten to złapał suma 2,5.
Ja tam od razu... Ja taki to niesmaczny pewnie był. Ja nie wiem, mówi. On go sprzedał. Dobrze wziął. 3 dychy za kij. Robale głoszą, że zabić takiego suma to jest masakra, tragedia, ale już męczenie takiego suma albo 7 na raz to już nie jest masakra czy tragedia. No w ogóle... A! Według robali to nie jest męczenie. Słuchajcie, jak on ustawi 7 czy 10 sumów i on leży między tymi siumami, to nie jest męczenie. Wyobrażacie sobie? Robal na wszystkim się zna. Robactwo jest popierane przez prasę. Robactwo jest nawet nie to, że nie ścigane, ale gloryfikowane przez służby. Taką rososzkę zrobił i bym sobie tutaj... O! No to służby już by powiedziały: uuu, kolego, ale mamy przestępcę. Ale mamy bandziora. Uuu, i pisanina, i mają wykrywalność bandziorów. Ło! Rolniczy sprzęt był taki. Te robactwo powinno się tak wziąć, powinno tak napierdalać takim sprzętem. Jest taka firma u mnie na Żeraniu, która zatruła całkowicie wody gruntowe. Po prostu na w promieniu kilkuset metrów od 10 lat uwalniają się osady pościekowe. Czyli wszystko co najgorsze. A nawet cholera, jakieś takie choroby zagraniczne, afrykańskie, bo były badania tego, tylko oczywiście nie tutaj, bo tu nie zrobili, bo wiadomo dlaczego nie zrobili. Oprócz chorób tam są różne przywry, nicienie, tasiemce, glisty, tam są metale ciężkie, no Jezu, grzyby, pierwotne, cuda tam są. Cuda. Ta firma zatruła i nadal truje. No i tam mieszkańcy, już było kilka programów telewizyjnych, tego oczywiście to podlega pod marszałka, ale marszałek mówi tak, coś tutaj tego i od 10 lat nic nie robi. No i słuchajcie, ta firma cały czas truje. Tydzień temu był nawet program w telewizji. A do mojego znajomego przyszła Straż Miejska i ona to... Wiecie do którego? Co ma 80 chyba 6 czy 7 lat. Robiłem z nim film. I Straż Miejska do niego mówi: czy ma pan zezwolenie sanepidowskie, bo ma pan pasiekę? A ma 4 ule, słuchajcie. Ma pan pasiekę, czy wszystko jest zgodnie z normami sanepidu? Ja pierdolę. Ludzie, a jak znajomy do Straży Miejskiej dzwonił kilkadziesiąt razy w sprawie tych zanieczyszczeń, bo oprócz tego, że ta firma, która zanieczyściła nam wody gruntowe i zanieczyszcza cały czas, to jeszcze potworny smród padliny pomieszanej, nie wiem z czym, powiedzmy z gównem, z gniłym, rozprzestrzenia się codziennie po Białołęce. I jak on mówi do Straży Miejskiej, Straż Miejska mówi: nam nie wolno tam kontrolować. Potwory rządzą w tym kraju. Nie robale. Potwory. Im bardziej zmącona woda, czyli im większy syf, tym robactwu żyje się lepiej. No bo nic nie widać, wiadomo. Wszystko zamącone, przepisy zamącone, interpretacja przepisów i wykonawstwo tych przepisów jest zmącone i tego. I naród jest zastraszony. 1939-2021 okupacja trwa. Koniec duchowego świata. A będzie jeszcze gorzej. No skurwysyn po prostu śmieć. No wjechał kurwa na plażę samochodem terenowym. I on to pokazuje, kurwa robal. Ten robal pokazuje to w internecie, że on jest na plaży samochodem. No i ten młody narybek wędkarski mówi: o, no to ten to się zna. No to my też tak będziemy robili, bo my byśmy naśladnie. Robale będą się zawsze wyśmiewać z czegoś takiego jak zaufanie, lojalność, szacunek, pomoc, wsparcie, w ogóle cnota. Robal zawsze się by, bo robal, kurwa, gdybym ja rządził światem, ja bym ten świat oczyścił z robactwa w ciągu kilku dni. Najgorsze na świecie jest hipokryzja.
Bo gdyby to robactwo powiedziało, jesteśmy robakami i będziemy was tutaj tłamsić, dojeżdżać, ucisnąć, ucieśniać. Proszę bardzo, ja rozumiem. Ale najgorsze jest to, że oni mówią, jesteśmy wami, waszymi przyjacielami, waszymi wybawcami, będziemy was tutaj w ogóle pieścić nawet wręcz. Bo przyjeżdża wróg i ja wiem, że to jest wróg i to jest normalna rozmowa. On mówi, ja chcę tobie coś zabrać. Dlatego, że chcę, no. No i ja to rozumiem w pewnym sensie, ja się buntuję. Nie, nie pozwalam i tyle. Ale przychodzi do ciebie, no z kim byście chcieli mieć do czynienia? Z takim, co przychodzi, wyjmuje topór i mówi, oddawaj co masz. Czy z takim, co przychodzi, uśmiecha się do ciebie i miły, mój przyjacielu, ściśnijmy się i ty go ściskasz i on wtedy tobie sztylet wbija w serce? To z kim wolicie mieć do czynienia? Znajomy, który piastuje bardzo wysokie stanowisko, został namaszczony przez robactwo tymi ich właśnie czarami, czyli oszustwami. I łyknął to wszystko. Mówi tak. Mówię o truciu. No, ale mówi, jakby nie było nawożenia, nawozów, to byśmy się nie wyżywili w puławach. Azoty wypadło, rozumiecie? Ja mu argument taki, bo widzę już po jakimś tam dłuższym rozmowie. Mówię, słuchaj, ale przecież, żeby jakby doktor Mengele tych 7000 par bliźniaczych nie zrobił na nich potworności, nie rozpołowił na pół, na żywca niejednokrotnie, no to on by stracił pracę. No to jest ta sama zasada, słuchaj. Tak jak wam mówią, no przyjdą obce korporacje tego, ale Polacy będą mieli zatrudnienie. A w polskich korporacjach to Polacy nie mieliby zatrudnienia. Ale ten mój kolega już jest tak zajebany tym żurem marksistowskim, że co byś nie powiedział, to on mówi tak, jak mówią ci marksiści właśnie, te robale marksistowskie. Masz prawie 50-letnie doświadczenie z nadwody, kiedy łowiłeś, nie wiem, 30 kleni, kiedy łowiłeś 10 sandaczy, kiedy łowiłeś 15-20 boleni. I ten, a dzisiaj łowisz, nie wiem, jednego na dzień albo jednego na tydzień sandacza. I to jest norma. Technologia i technika jest taka, że właśnie dzisiaj powinno być jeszcze tej ryby więcej, niż było w latach 80. Co z tego, że mamy technikę, technologię zajebiaszczą w porównaniu, znaczy no super lepszą, tak? Jak mamy wszystko na jedzenie gorsze. Patrzcie, technologia lepsza, jedzenie gorsze. Technologia lepsza i ryb mniej. Technologia lepsza, powietrze zajebane, gleba. To jaka to jest technologia? No technologia lepsza, tylko człowiek jest robalem, człowieka zrobił roba. Kurwa, marksista, bandzio, ludobójca. Garstka skurwysynów robali ma miliardy dolarów, a miliardy ludzi i takich paru śmieci rządzi światem. Przecież ludzie, na Warszawę wystarczyłoby 10 tysięcy wyszkolonych chłopaków, żeby to wszystko ogarnąć. Na Polskę 100 tysięcy wyszkolonych chłopaków, żeby wszystko ogarnąć. Na Europę 1 000 000 osób. Wszystko byłoby ogarnięte. Żadna armia by nie podołała. Bo to słuchajcie, mogą sobie walczyć. O! Ale nie w mieście. W Powstaniu Warszawskim. Co my żeśmy znaczyli? I co? 63 dni? Bombardowania i tego dopiero? No ale ja już na to nic nie poradzę. I tego nie zmienię. Robactwo będzie coraz bardziej opętywać nas, uczciwych, normalnych ludzi. I my, uczciwi, normalni ludzie, skończymy w obozach koncentracyjnych. Dlatego, że dokonujecie grzechu zaniechania. Nie buntujecie się, buntujecie się tylko za klawiaturą. Nie wychodzicie, tak jak Marcin Bustowski, tak jak pan Janusz Komór. No bo wy macie kredyty, bo wy macie kurwa kotka, pieska, chorą myszkę i kurwa stonkę. Dokonujecie grzechu zaniechania i dlatego wy uczciwi będziecie w obozach koncentracyjnych już niedługo.